Cześć wszystkim, z tej strony Gosia i witam Was w nowych włosach, to znaczy odnowionych, odświeżonych, żywych kolorach, takich wiecie, mocny róż. Pofarbowałam w końcu włosy i robiłam też filmik, jak to farbuję, żeby Wam pokazać i słuchajcie, część filmika się zepsuła. Zaginęła. Kręciliśmy na dwa telefony z Rosem i to z jego telefonu po prostu coś się stało, nie wiem, przy przekładaniu na laptopa to się zniszczyło. Także z tego co mam sklecę taki mały filmik i tyle. To będzie dzisiaj krótko klecenie filmiku o farbowaniu włosów, bo to po prostu zawsze od początku kanału obiecywałam, to teraz była taka okazja, tylko bez początku, tak wejdziemy w środek filmu. Puh, ona już coś zrobiła. W tym kolorze wyglądam tak bardzo blado, ale powiem Wam, że on się spłukuje też tak szybko. To nie robię takiego delikatnego różu, tylko zawsze taki ostry, bo parę myć i on się spłucze. I dodatkowo, bo wczoraj farbowałam, to słuchajcie, ja to farbuję tak wiecie, nieprofesjonalnie, to patrzcie, czoło tu jest pofarbowane całe, ucho jest pofarbowane, oczy, więcej czoła i ja muszę tak chodzić i jeszcze jest pofarbowana skóra głowy, bo jest w instrukcji napisane, żeby nie dotykać tą farbą skóry głowy, no bo pewnie dlatego, że się pofarbuje, ale powiem Wam, że ta farba jest taka rzadka, nie mam pojęcia, jakbym miała to robić, to ja farbuję wszystko. Głowę, czoło, uszy, wszystko zafarbuję. Nie wiem nawet, co tam z tyłu jest na karku, pewnie cały kark jest różowy. Ale co? Co? Ros mi trochę pomagał, ale no nie możemy tak sobie tak robić profesjonalnie, bo nie umiemy. Mimo nawet pomocy, to wychodzą babole na twarzy. Na czole, na uszach, na szyi. Także zapraszam Was na ten krótki filmik odnośnie farbowania kłaków. Odrosty. Wypłowiały kolor. Brak życia i połysku we włosach. To czas na farbowanie. Manik, panik, rozjaśniacz, trzydziestka, manik, panik, rozjaśniacz na włosy. Rozpomocnik. Odrosty są pofarbowane, to teraz nałożę czepeczek, który był w zestawie i niech się utlenia przez 40 minut, tak zostawiam zawsze, na 40 minut powinno zadziałać, zaczyna spędzieć głowa. Czekamy. Minęło 40 minut. Ściągamy czepek. Mycie. O tak. Pół blondyna, pół różowa, taka ze mnie śmieszna krowa. Dziękuję, dziękuję. Do mojego różowego koloru wykorzystam farby z Manic Panic. Jest to Cotton Candy i Hot Hot Pink i zmieszam je razem, żeby były takie zmieszane, bo zawsze tak robię. I nałożę je na głowę i będzie na różowo. Teraz jest najbardziej stresujący moment całego farbowania. Mamy przygotowaną farbę i będziemy nakładać na głowę. I nie jest to trudne, ale powiem Wam, że ta farba jest bardzo
wodnista dosyć i naprawdę robi straszny bałagan. Udało się nałożyć farbę bez niszczenia mieszkania. Ostatnio na podłogę poszła farba, na ścianę, była awantura w domu, a tym razem udało się nie pobrudzić mieszkania, jest wszystko czyste, jest ok. Mam dużo farby na czole, za uszami, ale na razie nie będę tego usuwać. Zresztą to tak łatwo nie schodzi, uwierzcie mi, będę tak chodzić teraz przez kilka dni. Ale teraz nakładam reklamówkę i czekam gdzieś za 40 minut, żeby to się wszystko zakolorowało. Uroczo. Ładnie? Ładnie. Zobaczycie, jak wyschną. Zresztą, wiecie, nie macie wyboru. Różowa. Patrzcie, to jest to, o czym mówiłam, że mi zafarbowało skórę na głowie. Także teraz skóra na głowie jest zafarbowana aż do następnego mycia. Poza tym jest zafarbowane tutaj, za usza, o, ucho jest całe zafarbowane. No i muszę tak chodzić teraz, bo tego nie można zmyć. Życie. Różowa i panterka. To taka siara trochę. Co sądzisz? On sądzi, że ładnie, da?